Cześć, tu Ernest! Wracam do was z kolejną garścią nowości ze świata Fortnite! Dzisiaj rzucimy okiem na nową współpracę Fortnite z Marvelem! Słuchajcie, do odebrania za darmo będą kozackie skiny! I nie tylko! Poza tym zapoznam was z najnowszymi zmianami na mapie! Zanim jednak wystartujemy, oto kilku moich wspierających z kodem Ernest! Jeśli też chciałbyś się tu pojawić, pisz mój kod w sklepie i daj o tym znać na Discordzie. Swoją drogą, to jak oceniacie nowy pakiet letnich legend? Ja daję 8 na 10. Czerwony kapturek wygląda niesamowicie. Byłoby jeszcze niesamowicie, gdybyście zostawili łapkę w górę. Luni zablokowała mi wyjście z pokoju, więc byłbym wdzięczny, jeśli pomoglibyście mi w przesunięciu jej. Jedna łapka w górę? 1 mm. Dzięki! Jak już wspomniałem o pakiecie letnich legend, to możemy płynnie przejść do tematu filmiku promującego letni event Fortnite. Twórcy gry wstawili na oficjalny kanał krótki filmik, w którym można poznać kilka ciekawostek na temat eventu Łyk Lata. Wiecie, powrót starych trybów, nowy pakiet letnich legend, ale co ciekawe, na jednym z tych ekranów przedstawiono skiny, których nie ma w plikach gry albo są zaszyfrowane. Skin postaci, który stoi po prawej, to jeden z nadchodzących skinów, który jest tuż za rogiem, ale jest albo zaszyfrowany, czyli ukryty przed nami, albo dopiero go dodadzą do plików gry w następnej aktualizacji. Warte uwagi jest to, że ten skin, tak jak kilka innych skinów z tego sezonu, jest na jednym z ekranów czytywania z karnetu bojowego. Zwróćcie uwagę na ubiór tej postaci tutaj. To może być jej dodatkowy, niebiesko-różowy styl. Stylem numer jeden wtedy byłby ten czarno-biały, który swoją drogą wygląda nieźle. Dajcie znać, czy wam też się podoba. I tak, ten skin będzie miał na 99% założone wrotki. Nie wiadomo, kiedy te skiny wejdą, ani w jakiej cenie. Dalej w temacie nadchodzących skinów, to Fortnite przez pomyłkę wstawiło na Twittera filmik animowanego malowania, które nie weszło do sklepu i nawet nie ma go w plikach gry. Widzicie go teraz na ekranie. W komentarzach na Twitterze to malowanie często jest kojarzone z dziurawym serem, który zmienia kolory. No w sumie. Nie zapomnijcie wskoczyć do gry! Za niedługo do odebrania będzie kolejny przedmiot! Fortnite ogłosiło, że w najbliższy piątek o 20:00 w trybie imprezy odbędzie się muzyczne wydarzenie. Artysty Diplo. Czeka na nas kolejny spektakl, ale też i kolejne nagrody. Za wejście do gry między 2:00 31 lipca a 2:00 2 sierpnia można zgarnąć za darmo animowane malowanie, które reaguje na muzykę w grze. Tak samo jak za motką, wystarczy tylko otworzyć Fortnite dowolnego dnia o dowolnej godzinie, ale uwaga, pomiędzy datami, które wam podałem. To wystarczy, aby malowanie wylądowało w waszej szafce. Fortnite po prostu nie przestaje rozdawać w tym tygodniu rzeczy. Z okazji tej imprezy do sklepu trafią też równie imprezowe skiny. 31 lipca o 2 w nocy do sklepu zawitają m.in. następujące przedmioty. Wejdzie cała ekipa imprezowych pań oraz równie kolorowa Envision. Ja chyba kupię te podwójne zbieraki. Mam już jednego z imprezowych skinów, więc nie potrzebuję kolejnego. Dalej, na horyzoncie czeka połączenie światów Fortnite i Marvela. Na przestrzeni ostatnich 2 lat byliśmy świadkami, jak bohaterowie i złoczyńcy z filmów Marvela walczyli na polu bitwy Fortnite Battle Royale. W tym roku nie zabraknie kolejnej tego typu współpracy. Wczoraj wieczorem Fortnite ogłosiło kolejną współpracę, której owocem będą darmowe skiny. Tak, ale słuchajcie uważnie. Tym razem nie będzie to współpraca z nowym filmem Avengers. Chyba wiecie, czemu to jest zła pora na kino. Tym razem to będzie kolaboracja z grą. We wrześniu tego roku premierę będzie miała nowiutka gra Marvel's Avengers. W tej grze będziemy mogli wcielić się w Avengersów i zawalczyć swoimi ulubionymi bohaterami. Ta gra będzie do kupienia. Ale w sierpniu twórcy tej gry udostępnią wersję przedpremierową tej gry za darmo na kilka dni na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Na ekranie teraz widać dokładny harmonogram bety tej gry. W tych oto dokładnie dniach w sklepie Xbox i PlayStation za darmo będzie można pobrać i zagrać w Marvel's Avengers. Na sam początek do gry będą mogli dołączyć tylko ci, co kupili tą grę przedpremierowo. A od 21 do 23 sierpnia każdy będzie mógł wskoczyć do gry. Więc jeśli chcecie odebrać ten zbierek jako pierwsi, musicie tą grę kupić przedpremierowo w sklepie PlayStation lub Xbox. Wspominam o tym, ponieważ w tej grze podczas bety na konsolach Xbox i PlayStation, na PC-tach prawdopodobnie nie, będą dostępne specjalne wyzwania o nazwie Harm. Wiecie, takie jak Fortnite, tylko że w świecie Avengers. Teraz uwaga! Za wykonanie 3 wyzwań Harm w nagrodę otrzymuje się nowy typ zbieraka Fortnite w motywie Avengers. Za darmo można zgarnąć nowe wyjątkowe podwójne zbieraki w formie łap Hulka, które będą miały dodatkowy styl Hulkbustera. Możecie go kojarzyć z filmów.
Będziemy mogli niszczyć budowlę niczym Hulk, albo przywalić komuś niczym Iron Man. To kompletnie nowy typ zbieraków. Nie ma żadnej rękojeści, to po prostu ogromne rękawice. To oznacza, że będą miały też wyjątkowe animacje walenia pięściami. I co najlepsze, będą do zgarnięcia za darmo. Podkreślam jeszcze raz, aby je otrzymać za darmo, trzeba wykonać 3 wyzwania Harm w grze Marvel's Avengers na konsoli PS4 lub Xbox One, dowolny Xbox One. Te zbieraki będą też dostępne w sklepie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 4 września na premierę gry, nie znamy jednak oficjalnie dokładnej daty. Ale wyglądają one super i nie mogę się doczekać, aż będę mógł je odebrać. Spytam kogoś o konsolę. Nie zapomnijcie też upewnić się, czy macie poprawnie połączone konto Fortnite z kontem na waszej konsoli i Square Enix. To bardzo ważne. Musicie mieć konto Epic Games połączone z waszą konsolą i z kontem Square Enix. Konto Square Enix jest wymagane, aby grać w Marvel's Avengers. W opisie podam link do strony, na której można stworzyć konto Square Enix i połączyć je z kontem Epic Games. Wracając, jestem ciekaw, jak zostanie wykorzystany w przyszłości ten typ zbieraków. Okej, strzelam, że w przyszłym sezonie w karecie bojowym będzie coś w stylu rękawic bokserskich. Idealnie by do tego pasowały. A na zimę może jakieś rękawiczki, takie wiecie, przeogromne rękawiczki zimowe? No, czemu nie? Mam nadzieję, że te zbieraki to tylko czubek góry lodowej. Nie zdziwię się, jeśli do gry wejdzie skin Iron Mana czy Thora. Na zwiastunie skina Kapitana Ameryki na samym końcu twórcy gry puścili oczko w naszą stronę, pokazując, że Kapitan Ameryka przybył do świata Fortnite Bifrostem Thora. W grze Marvel's Avengers specjalną zdolnością Thora jest teleportacja przy użyciu właśnie Bifrostu. Nie zapomnijcie też o tym, że możecie odebrać 3 darmowe przedmioty z okazji turnieju FNCS. Za oglądanie transmisji z włączonymi dropami można odebrać graffiti, emoji i plecak o tematyce turnieju FNCS. Więcej szczegółów jest na stronie, do której link podam w opisie. Start już w tą sobotę. Poza tym, ostatnio zaszło też kilka zmian na mapie. Dzisiaj o 9:00 poziom wody opadł. Jesteśmy teraz na przedostatnim etapie zlania wyspy. I już 1 sierpnia o 9:00 ma zostać ujawniony finalny etap, na którym będziemy mogli zwiedzić Atlantydę. Najpierw jednak rzućmy okiem na obecną mapę. Woda odkryła kilka starych miejscówek. Paskudna przystań i piszcząca puszcza wróciły do normy, ale z jakiegoś powodu nie wrócił Arnold. Fantastyczny grzyb. Czekamy na ciebie. Poza tym Rekin został odkryty. Trochę tam jeszcze pod wodą jest, ale dostępnych jest już kilka poziomów. I od dzisiaj można wejść do skarbca. Siorbane szuwary też wróciły, ale bagno jest jeszcze pod wodą i beczki z siorbem się porozwalały. Mała ciekawostka, kilka dni temu przy siorbanych pojawiła się nowa stacja benzynowa. To się stało 2 poziomy wody temu. Co ciekawe, przy kurzących kominach postawiono nowy punkt orientacyjny. To taka mała miejscówka do łowienia rybek. Jestem ciekaw, czy tutaj pojawia się więcej punktów do łowienia. Gdy tu wylądowałem, były aż 4, z czego 2 łowiska były w jednym miejscu. Samochodów dalej nie ma, ale dowiedziałem się ostatnio, że na mapie pominięto jedną furkę, która stoi tutaj. Tak, to miniatura na szafce, ale zawsze coś. Statek kosmiczny już niedługo się wynurzy. Zostało tylko kilka dni do rozpoczęcia nowego wątku popularnego. Jak widać, da się dosięgnąć tego statku, można na nim stanąć, ale trochę jeszcze nam do niego brakuje. Koniecznie tu zajrzyjcie, gdy aktywuje się ostatni etap zlania wyspy, ponieważ tutaj będzie nowa misja poboczna. Za zadanie będziemy mieli ten statek naprawić i uruchomić. Wycieki Fire Monkey'ego wskazują na to, że prawdopodobnie pojawią się tu nawet jacyś pomagierzy, których trzeba będzie zlikwidować. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.